Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. William Hope Hodgson. Dom na granicy światów. Rozdział 17. Zamierające obroty wszechświata. Minęło chyba milion lat i nie miałem już cienia wątpliwości, że rozedrgana zasłona oświetlająca świat zaczyna powoli gasnąć. Upłynął jeszcze jeden wiek i potężny płomień migotał teraz miedzianym blaskiem, który stopniowo nabierał czerwonego połysku i chwilami przechodził w intensywną purpurę, dziwnie przypominającą krew. Światło było teraz słabsze, chociaż słońce poruszało się z tą samą szybkością i ognista zasłona nadal rozciągała się na niebie. O ile się mogłem zorientować, świat skrył się w ponurym mroku, jak gdyby jego koniec miał już niedługo nastąpić. Słońce najwyraźniej gasło, nie miałem co do tego żadnych wątpliwości, ale Ziemia nie przestała poruszać się w czasie i przestrzeni. Pamiętam, że ogarnęło mnie wtedy wielkie zdziwienie. Zatopiony w myślach, gubiłem się w dziwnym chaosie fragmentarycznych wspomnień współczesnych teorii i starej biblijnej historii o końcu świata. Potem po raz pierwszy uzmysłowiłem sobie, że Słońce z całym układem planet od wieków wciąż podróżuje w przestrzeni z niezwykłą szybkością. Tylko dokąd tak zmierza? Męczyło mnie pytanie. Przez chwilę starałem się znaleźć na nie odpowiedź, ale stwierdziwszy jałowość mych wysiłków, zacząłem rozmyślać o innych sprawach. Byłem ciekaw, ile lat zdoła wytrzymać jeszcze dom i czy pozostanę bezcielesnym duchem na ziemi. Nawet kiedy świat zniknie w nadchodzących ponad wszelką wątpliwość ciemnościach. I znów próbowałem zgadnąć, w jakim kierunku podąża Słońce. Tymczasem mijały kolejne wieki. W miarę upływu lat poznałem chłód mroźnej zimy. Zrozumiałem, że gasnące Słońce przyczyniło się do spadku temperatury. Kiedy stulecia przechodziły w wieczność, na Ziemię powoli spływał coraz intensywniejszy czerwonawy mrok. Ciemny płomień na firmamencie migotał teraz posępnym, mętym blaskiem. Potem wydało mi się, że dostrzegam wreszcie jakąś zmianę. Rozedrgana zasłona ciemnego ognia, która zakrywała południową część nieba, nieoczekiwanie zmniejszyła się i skurczyła. Znów ujrzałem przesuwający się z zawrotną prędkością na północ i południe strumień słońca, którego ruch przypominał drganie gwałtownie poruszanych strun harfy. Zasłona ognia stopniowo znikała i wyraźnie widziałem słabnący, chociaż wciąż szybki rytm słonecznego strumienia. Jednocześnie nieustannie zmniejszał się blask gorącego w górze łuku. W dole majaczył świat, zamazana, ponura kraina. Na niebie rzeka płomienia toczyła się coraz wolniej i wolniej i ociężałym, trwającym parę sekund ruchem przeskakiwała na północ i południe. Znów minęła spora chwila i teraz jedno przepłynięcie rzeki trwało niecałą minutę. Kolejne ruchy stały się nie do odróżnienia i po martwym niebie zaczął płynąć jednostajny strumień ciemnego płomienia. Nie wiem, ile lat upłynęło, kiedy nagle łuk ognia zaczął tracić swe kontury. Był teraz znacznie mniejszy i od czasu do czasu wydawało mi się, że widzę ciemne smugi.
W końcu płynny ruch ustał i świat na krótką chwilę regularnie niknął w mroku. Znów nad męczącą swym widokiem ziemię zaczęła wracać noc w miarowych odstępach. Noce i dnie nieustannie wydłużały się i trwały teraz po kilka sekund. Jeszcze raz pokazało się słońce. Przypominało niewyraźną, miedziano-czerwoną kulę ciągnącą za sobą welon połyskliwej mgiełki. Odpowiednikiem ciemnych linii, jakie chwilami ukazywały się w tym welonie, były wielkie czarne pasy na zamazanej powierzchni słońca. I tak mijał rok za rokiem. Dnie i noce trwały już minuty. Słońce zgubiło gdzieś swój warkocz. Obserwowałem teraz wschody i zachody olbrzymiej kuli o połyskliwym, miedziano-brunatnym odcieniu. W pewnych miejscach obrzeżonej paskiem koloru krwi, a w innych poprzecinanej ciemnymi pasami, o których już wspomniałem. Zarówno czerwone, jak i czarne obręcze były różnej grubości. Przez chwilę zastanawiałem się nad przyczyną ich powstania. Doszedłem do wniosku, że słońce stygło nierównomiernie i ślady na jego powierzchni były prawdopodobnie rezultatem różnicy temperatur odległych od siebie rejonów. Czerwień znaczyła miejsca najgorętsze, natomiast czerni ta najbardziej wyziębłe. Najpierw nie mogłem zrozumieć, dlaczego gasnące części słońca wyglądają jak równomierne pasy, ale potem wydedukowałem, że mogły to być plamy, którym nieprawdopodobna szybkość przesuwającej się kuli nadawała wygląd pasów. Samo słońce było znacznie większe niż kiedyś i domyśliłem się, że musiało znajdować się dużo bliżej Ziemi. W nocy nadal świecił księżyc. Przypis: nie znajdują dalej żadnych wzmianek na temat księżyca. Z przytoczonego opisu wynika, że nasz satelita znacznie oddalił się od Ziemi. Nie jest wykluczone, że w miarę upływu stuleci całkiem opuścił strefę przyciągania ziemskiego. Pozostaje mi tylko żałować, że sprawa ta nie została wyjaśniona do końca. Ale mały i daleki, a jego światło było teraz ciemne i słabe, zupełnie jakbym widział małego, niepozornego ducha dawnego księżyca. Dnie i noce nie przestawały się wydłużać, aż w końcu trwały prawie całą dawną godzinę. Słońce wschodziło i zachodziło niczym wielki czerwono-brunatny krążek poprzecinany małymi jak atrament pasmami. Mniej więcej w tym samym czasie znów zobaczyłem ogród za oknem, bowiem świat na zewnątrz jakby zastygł w bezruchu. Muszę jednak przyznać, że to co ujrzałem trudno było nazwać ogrodem, jaki otaczał kiedyś dom. Zamiast drzew, jak okiem sięgnąć, rozpościerała się wielka równina. Nieco z lewej strony ujrzałem niski łańcuch wzgórz. Ziemią pokrywała jednolita biała warstwa śniegu. Tu i ówdzie widać było grzbiet pola lodowego lub jakieś małe wzniesienie. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że musiało napadać ogromnie dużo śniegu. Miejscami wydawał się bardzo głęboki. Na przykład z prawej strony wyrastała nieruchoma falista góra śniegu, chociaż niewykluczone, że częściowo powstała w wyniku ruchów tektonicznych ziemi. Dziwne, że wieczne śniegi nie wszędzie pokrywały wspomniany już łańcuch niskich wzgórz. Wyraźnie widziałem nagie, ciemne skały, przyświecające w kilku miejscach. Wokół królowała przezroczysta, śmiertelna cisza i trwał niezmienny, przerażający bezruch umierającego świata. A dnie i noce wydłużały się wyraźnie. Każdy dzień trwał teraz od świtu do zmroku około 2 godzin. Kiedy nadeszła noc, ze zdziwieniem stwierdziłem, że na niebie świeci bardzo mało gwiazd. Były niewielkie i migotały niezwykle mocnym blaskiem, którego intensywność tłumaczyłem kontrastem z czarnym, czystym niebem. Daleko na północy wzrok mój wyłowił jakąś mglistą jasność, przypominającą fragmenty drogi mlecznej. Mogła to być daleka gwiezdna konstelacja, albo, olśniła mnie nagła myśl, gwiezdny wszechświat, który zdążyłem poznać, a potem opuściłem na zawsze. Mała, niewyraźnie migocząca gromada gwiazd, gdzieś daleko w niezbadanych przestworzach. A dnie i noce wydłużały się. Każdego ranka słońce wydawało się ciemniejsze, a czarne pasy na jego powierzchni szersze. Mniej więcej w tym czasie coś się wydarzyło. Słońce, ziemia i niebo pociemniały gwałtownie i całkiem zniknęły na krótką chwilę. Niewiele mogąc dojrzeć,
Domyśliłem się, że gęsty śnieg znów zaczął pruszyć na ziemię. Potem, w ciągu ułamka sekundy, zakrywająca świat zasłona opadła, odsłaniając przecudny widok. Na równinie, gdzie stoi dom z ogrodem, leżała warstwa śniegu. Tu przypis prawdopodobnie zamarznięte powietrze. Parapet okna zniknął pod białą czapą. W lekkim puchu odbijały się ponure miedziane promienie gasnącego słońca. Cały świat stał się jedną wielką białą równiną. Spojrzałem w górę na słońce. Jego blask był wyraźnie przyćmiony. Obserwowałem ognistą kulę jak człowiek, który dopiero po raz pierwszy ją zobaczył. Niebo wokół słońca nabrało czarnego, intensywnego cienia i wydawało się przerażająco bliskie, niezbadane i odpychające. Przez dłuższą chwilę, do głębi wstrząśnięty i przerażony, nie spuszczałem z niego wzroku. Dlaczego było tak blisko? Gdyby zobaczyło je dziecko, powiedziałoby pewnie, że niebo spadło na ziemię. Później rozejrzałem się dookoła i zauważyłem w pokoju biały, cienki całun, niewyraźny w przyćmionym świetle gasnącego słońca. Biała powłoka przylgnęła do rozpadających się murów i ukryła miękki, nagromadzony przez stulecia kurz, który sięgał mi kiedyś kolan. Śnieg musiał wpaść do pokoju przez puste otwory okienne. Płatki nie wirowały, ale leżały spokojnie, szczelnie wypełniając zakamarki starego pokoju. Nie pamiętam, aby w ciągu minionych tysiącleci wiał wiatr, musiał jednak spaść śnieg. Tu kolejny przypis, próba wytłumaczenia obecności śniegu w pokoju. Cisza zapanowała nad ziemią. Mróz był siarczysty. Chyba żaden człowiek nigdy nie doświadczył tak wielkiego zimna. Podczas dnia na ziemię spływał posępny blask, którego natury nie potrafią opisać. Miałem wrażenie, jakbym poprzez brunatne morze oglądał wielką równinę. Zrozumiałem, że obroty ziemi stają się coraz wolniejsze. Koniec nastąpił w ułamku sekundy. Nadeszła najdłuższa ze wszystkich noc. A kiedy wreszcie nad horyzontem ukazało się gasnące słońce, byłem tak zmęczony ciemnością, że powitałem je jak starego przyjaciela. Wznosiło się umiarowo, aż nagle zawisło nad horyzontem, cofnęło i oto wielka tarcza na niebie zamarła w bezruchu. Kolejny przypis. Dziwi mnie, że autor przestał wspominać o stałym ruchu słońca na północ i południe, od przesilenia do przesilenia. Jedyne światło wysyłała teraz jasna otoczka wokół słońca oraz cienkie pasemko w pobliżu równika. Ale stopniowo nawet i ta nitka światła zgasła po wielkim, wspaniałym słońcu. Został jedynie rozległy, martwy krążek, okolony cieniutkim pasemkiem brunatno-czerwonego światła. Tłumaczyła Małgorzata Targowska-Grabińska. Muzyka Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.